Gdzie się podziewałeś, Roż? Czego chcesz? Co z Jorvetem? Wiesz, gdzie jest? Nie. Jak to nie? Zniknął bez śladu. Kręcisz. Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. Na moje zaufanie trzeba zasłużyć. Musisz mi powiedzieć. Jestem po waszej stronie. Wszystko z nim w porządku. Gdzie on jest? Tego ci nie powiem. Ale żyje. To mi wystarczy. Tylko nikomu o tym nie opowiadaj. Jasne. Z tego, co widziałem, nie jest to zbyt bezpiecznie. Większość strażników go szuka. Tak. Kto mógł podać Saski truciznę? Na pewno wkrótce się tego dowiem. A Jorvet? Dlaczego miałby chcieć ją otruć? Z zemsty? Nie ma mowy. Sam nie wiem. Podejrzane to dosyć. Nie znasz go tak dobrze jak ja. Nie użyłby trucizny. Masz rację. Coś tu nie gra. Prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw. Mam taką nadzieję. Wracam do Vergen. Dam znać, jak się czegoś dowiem. Wes. Wiesz, co się stało? Powiedzieli ci? Słyszałam. Przykro mi, Saskia. Nie jest ci chyba obojętna. Nic dla mnie nie znaczy. Zresztą, Jorvet bardziej mnie teraz potrzebuje. Racja. Powiedz mi, co się z nim stało. Jest we Flotsam. Udało się uciec. Więc nie muszę się martwić. Szkoda byłoby, gdyby stała mu się jakaś krzywda. Tak. Szczerze mówiąc, wcale mu się nie dziwię. Jest niewinny. Nie sądzę. Powiedział mi to. Mnie by nie okłamał. Co teraz? Strzeż go i nie pozwól mu nigdzie odejść, dopóki nie wrócę. Tak jest. I nikomu o tym ani słowa. Tak? Możemy zamienić słowo? Przyjdź później. Jestem zajęta. Zaczekaj. Jak się czuje Saskia? W tej chwili jej stan jest stabilny. Podobno ty najlepiej wiesz, co tu się wczoraj działo. Możesz mi to wszystko wyjaśnić? Mam inne sprawy, wybacz. Stój. Powiedz lepiej, co teraz będzie z Jorvetem. Jorvet to zbrodniarz. Wykorzystał okoliczności i rozprawił się z Saskią. Czyżby? Nienawidził jej, prawda? To tylko słowa. Nie można nikogo skazać na takiej podstawie. Być może. Teraz ty tu rządzisz. To ty kazałaś pozbyć się Jorveta. Jorvet jest nieobliczalny, a ja odpowiadam za bezpieczeństwo Saski. Nic mnie to nie obchodzi. Nie można go tak zwyczajnie zaszlachtować. Dobra, dobra. Czas ucieka, Geralt. Zaraza. Nieważne. Sam dowiem się czegoś więcej. Następnym razem muszę bardziej uważać. Psia krew. Znów zabiłem Duan. Rety, ile tu krwi? Tak, ale rzucił się na nas. Tego nie cofniemy. Przynajmniej nadal żyje, prawda? Prawda. Uważaj na siebie. W tym lesie wszędzie roi się od potworów. Dzięki.